Dzisiaj chciał, nie chciał z kotem. Te ciastki to jest stara sprawa, trochę żołądek boli, to jestem na ciastkach, a na zasadzie, żeby to nie jakieś mocne rzeczy były, ale ciastki kupiłam na wieczór, ciastki kupiłam na jutro. Jedno jest tiramisu, takie bardzo dobre. Słuchajcie, tiramisu, szarlotka z bitą śmietaną i dwie babeczki, myślę, że będą mi smakowały. Teraz na obiad sobie zrobię bobowite. Zaraz sobie podgrzeję, zobaczę, czy jest aby smaczna, czy trzeba doprawić. Dada, płatki kosmetyczne, bardzo grube, duże. Bardzo będę z nich zadowolona. I Dada chusteczki. Jakiś odświeżacz do kontaktu, zobaczymy, odświeżacz do WC, ścierki, żelki. I jeszcze dwie suche buły na jutro. A tu jest kot zniechęcony, bo kot bardzo chciał uczestniczyć. I go wygoniłam, bo przecież jak torbę otwieram. No i w sumie najważniejsza rzecz, słuchajcie, zakupiłam kalendarz adwentowy. Czekajcie, ciastko wezmę. Kalendarz adwentowy na zasadzie wspólnego otwierania potem. Po taniości poszłam, bo jak są fajne kalendarze, to są drogie, a w ogóle to trzeba było może gdzieś do Sephory czy coś, więc już zwątpiłam i ot, taki kalendarz zakupiłam. Będzie Biedronka Rules jak zwykle. Wróżka biedronkowa, biedronkowy magnetik, proszę bardzo, kalendarzyk, w każdym czekoladka i tak będziemy działać. No i jeszcze mleczko i śmietanka i moja czacha z sokiem. No, a takie wróżkowe rzeczy, wiecie. Taką prześliczną sukienkę dostałam z USA. Ma ramionka odkryte, taki fajny materialik i długość słuszna, także bardzo fajna. I również taki fajny w nietypowym kolorze i nietypowo krojony sweterek. Też bardzo mi się podoba. Taka cienka sweterkowa bluzka. Telefon dzwoni. I dostałam takich skarbów jeszcze całe multum, bardzo fajne kolczyki, tu one są bardzo lekkie, naprawdę fajnie to wygląda do ucha. Tutaj są jeszcze takie duże, bransoletka, takie kolczyki, świetny łańcuszek, takie kropeczki, ostrz. I takie typowo w moim stylu, bym powiedziała. Także jeszcze takie bardzo ładne. Zresztą to mężczyzna wybierał. I trafił, nie powiem. Dzisiaj sobie zakładam te. Lubię duże. Gdzieś mi frędzel... A, bo jeszcze dostałam takie niebieskie, turkusowe frędzelki. Ale to już sobie powiesiłam pod ręką, bo frędzelki bardzo lubię. No, to w każdym razie takie rzeczy. Tak wygląda monitor. Tak wyglądają nogi Sylwestra. Skarpety, dobrze, że... Dobrze, że nie w jednoroczny, nie, to tylko taki kawałek nóg, a tam są jakieś tam części, w ogóle ja się na tym nie znam. Tutaj karma jak zwykle uczestniczy i asystuje. Co robimy? Przykręcone. Chyba montujemy, nie? Tak powoli, popatrzę, czy on jest... Ja nie będę w niczym pomocna, mogę... Skręcany czy wpinany? Chyba wpinany. Mogę czarną magią pomagać. Czarną ma się zieloną. Kabum! Klikło! Klikło! Działa! Działa! On ma jakieś baterie? Co tam ma? Nie, to takie pod kable. No, to zakrywa dełko. 27 cali. Będę miała wszędzie okienka z jednorożcami. Ale siedzieć będę w drugim pokoju. Tak, może być. Może być. Kotyk. Teraz mi to jak twój włos gdzieś się tu dostanie do tego slotu, to już mamy pozamiatane miseczko. Przecież znowu. Na wszelki wypadek, bo teraz serce łapiemy za jajka. Kizia? Chodź. Serce to jest? Co? Serce. Pik, pik, idź kotek. Mamy go. Się składa, wszystko w częściach.
Jeszcze komputer nie całkiem działa, ale już jest dużo rzeczy podłączone. Klawiatura, ten duży monitor i te wszystkie moje kamerki. Także ja jeszcze nadaję na małym komputerze, ale już duży jako tako stoi i dzisiaj będzie dokończony, mam nadzieję. Zbieraj ostrość. Próbuję Was ustawić, słuchajcie, w szafce. Bo, no właśnie, tylko tu mi się mieścicie jako tako, żeby mnie było widać. O, jestem. Wróciłam ze szkoły i po drodze byłam w Netto. Kupiłam kilka rzeczy. Kupiłam sobie multivitaminę, sondę. Kupiłam ten dobry napój aloesowy, przepyszny. Dwie pocieszki. Mleczka skondensowane, jak już nie wiadomo co, to mleczko jest dobre. I jogurt. Taki jogurt kremowy, mascarpone z ciastkiem, z biszkoptem. Te są bardzo dobre puddingi, tylko nie było waniliowego, był taki. Dwa jogurty, które są takie, o proszę, wiśniowy, brzoskwiniowy, także tak. I jogurt z musem. Także tak wyglądają moje zakupy z Netto. Dawno nie nagrywałam, ale mówię, już zacznę, najwyżej pomieszam te vlogi. Słońce mi razi, będzie ich 1000, ale nieważne, coś trzeba robić, także zaczynam z powrotem. No i nie wiem, czy dzisiaj cośkolwiek jeszcze pokażę. A, jedno co chciałam. Pozdrowić moją Wickę, którą spotkałam w Netto. Spotykam Wicki w Netto, spotykam Wicki w Netto, czyli ktoś mnie ogląda w łaseczku. I wracamy już do powagi. Kot depcze mi moją pizzę, którą zakupiłam, aczkolwiek nie... Nie, tu nie ma nic kociego. Życie. Proszę Państwa, życie. Lecę dalej. Hej, hej. Przyszłam do pudełka, żeby Wam pokazać kilka rzeczy, a kot już jest, o, na kolanach. Było, nie było. Ponieważ dostałam taki cudny talerzyk, który może być użyty, bardzo świąteczny zresztą, który może być użyty albo na biżuterię, albo na, tak jak dostałam, świecę. Bardzo fajnie to wygląda. Chciałam podziękować za kartki. Mamy pierwszą kartkę z mikołajkowym kotem. I to jest od pani Elżbiety. Druga kartka to jest chyba od pani Lidii. Dokładnie tak. Piękna sowa. I od pana Tomka to jest ta kartka, która przyszła z biżuterią. Kolejna rzecz. Tak, proszę bardzo. Mamy Pittsburgh. I ślicznego pieskowego mikołajka w kolorach Very Christmasowych. A będę mogła sobie te kartki, tylko teraz tak patrzę, bez podpisu. Ale to jest chyba od pani Beaty Bożeny. Tak, jakoś tak. Także takie karteczki. Jednorożce. Trzeba będzie kleić. Kleić w bullet journalu. Jednorożec, który jest po prostu kolejną rewelacyjną małpką dotorebkową. Różowy jednorożec. Bardzo fajne notesy, słuchajcie. To może poodsuwam. Pierwszy jest z pentagramem. Tutaj ma taki środek. I puste kartki. Lekko takie żółte. Bardzo fajny papier. Tak, taki zeszytowy, ale twarda okładka, ale jest pentagram. Także super. A drugi przyszedł w takiej okładce. To już kot mi coś tutaj w takiej okładce. Firma. I jest ze skóry. Jest po prostu bardzo ładny, bo zobaczcie, też ma pentagram. To są takie klasyczne księgi cieni, jak za granicą oglądam.
otwiera się na sznureczek. Troszeczkę zmniejszał napięć, troszeczkę. Tu się pentagram i wzorki odbiły, ale jest szyty. Ma taki fajny papier. Ma 5 chyba tych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakby części, z 5 części zbudowany. O, proszę bardzo. Bardzo ładny jest. No i ta okładka taka stylowa, tak typowo magicznie. Bardzo mi się podoba. O, myślę, że tak się go zamyka, żeby była całość widoczna. Tył, mandala. Superasty. I słuchajcie, kupiłam jeszcze 3 magnesy. Na lodówkę, na lodówkę i w prezencie na lodówkę. No fajne są takie mikołajkowe. Jak zobaczyłam, to mówię, a bierzemy. Fajne, fajne. Mikołajkowego magnesu jeszcze nie miałam. Także takie rzeczy chciałam Wam pokazać. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. W piątek, Black Friday, czyli wielkie wyprzedaże. Nie, to znaczy nie, zmierzam do sklepu, ale nie po to, że wielkie wyprzedaże. Tylko doszłyśmy z mamą do wniosku, że trzeba się przywietrzyć. Cześć mama. Cześć. No. Trzeba się przewietrzyć, a jako, że trzeba się przewietrzyć, to trzeba gdzieś pojechać. A Kik jest tutaj z Duńskiej Woli, to można faktycznie do Kika wstąpić. Tym bardziej, że już tych dekoracji świątecznych, tego wszystkiego będzie multum, więc też sobie coś ponagrywam, tak ku pamięci i ku vlogowi, więc fajnie. Chcemy zobaczyć, jakie są czapki, może jakieś ciuchy, no, zobaczymy, co tam w ogóle dają. Może będą jakieś rzeczy, którymi będę mogła ubstrzyć stolik karciany. Kto wie, kto wie. Kik zawsze jest tańszy. W Łasku jest takie małe Pepko, to tam szaleństwa nigdy nie będzie, a w tej Zduńskiej Woli Kik jest spory. Są 2 stopnie Celsjusza, ja już w czapce, ale nie dlatego, że jest zimno, tylko dlatego, że jestem w papilotach. Ale nikt tego nie zobaczy, bo mam czapkę. Ha! Przewaga zimy. Jest, umyłam rano włosy, jutro jadę do tego Wrocławia, to przecież nie będę robiła tych papilotów, nie wiem kiedy, w ciągu dnia. To już w papilotach biegam. Nikt nie będzie widział. Czapeczka jest zacna, proszę bardzo, odpowiednia na tę porę. Przewiewna, nic mi się łebek nie spoci. A tam jeszcze w ogóle jest drogeria Natura, w której jest Catrice i on ma bardzo dobre podkłady. Ja co prawda ten podkład mam, ale do drogerii można się przejść. To takie centrum, jak na Zduńską Wolę, ale bardzo, bardzo fajne. Można było jeszcze wdepnąć do Chińczyka. Troszeczkę czasu mamy, więc powinniśmy jakoś sobie tam dać radę. No i to pozwiedzamy różne rzeczy, ale do Kika lecimy. Także na pewno Wam coś z Kika jeszcze nagram. Słoneczko piękne, pogoda ładna, tak by mogło być. Już te 2 stopnie tak mnie dobijają. Jakby była jakaś plucha, złota, błoto i takie inne. A tak to może być. Zresztą chyba mnie widać średnio, bo dużo słońca jest, ale ważne. Tęczowy szalik, tęczowy nastrój i lecimy. Jeszcze się odezwie. Pa, pa! No i tak jak mówiłam, już jest bardzo dużo ozdób świątecznych. Prezenciki pod choinkę. Ogromne pod reniferem. Thank you.
widzę, że kamera tego nie oddaje. To jest taka typowa zieleń świąteczna, rewelacyjna. I róż. Może z daleka będzie lepiej widać ze złotym. Super. I tekstylia. Żeby nie było, ja zakupiłam tego jednorożca i mi się zajmuje całe siedzenie z tyłu, mama go układa, żeby, uwaga, sobie wyglądał, jak jedziemy. No słuchajcie, po prostu myk nad myki. O rany. Koło Kika jest Aldi, więc przyszedł czas na krótki food haul. Kot tutaj pierwszy, poczekajcie, muszę kota zarzucić. Krótki food haul, nie fit. Daleko mi od fit larwy. Kupiłam sobie na drogę picie, kabanosy. Sporo kubków, bo to jest taka przekąska, którą muszę mieć, bo jak nie gotuję, to wiadomo, coś ciepłego czasem się nada. Do sałatek, do sosu sałatkowego, sporo kisielków, dwa jakieś takie dania, trzy nawet, patrzę, jakieś bolognese, coś, budynie, fajne mleczko, takie czekoladowe płatki i co? Tak, dla kota czekoladowe płatki, banany suszone i gumy do rzucia. I jabłka dwa tam z tyłu się kręcą, jeszcze banan zczerniały. Ale to właśnie tak. Taki krótki food haulik niezdrowych rzeczy. Tak zwane zapasy, jak już się dorwałam do Aldiego. No i pyszne czekolady. One są drogawe, bo to 5 zł kosztuje, ale są naprawdę dobre. To też dużo czekolady, to człowiek nie zje. Tia. A dla kota nic, po prostu nic dla kota. Nic. Bywa. Dawno nie miałam tak dobrej zabawy i ubawu z Frankiem Kikiem. Takie wybraliśmy imię. A zajmuje pół łóżka. Więc w nocy zabawa się skończy. Albo kuń. No nic to. Ale jest tęczowy i ma śliczne oczka. Zaczęłam gadać i kot już jest przy mnie, bo przecież na pewno coś ważnego się dzieje. A ja tu tylko... Co? Co mi się obciera? Tak? O, monitor. O, obiektyw w zasadzie. Także my tutaj z Frankiem próbujemy działać. Koło Kika w Zduńskiej Woli jest drogeria Natura. Lubię czasem do niej wejść, bo są troszeczkę inne produkty niż w Rossmanie, a w Łasku w sumie tylko jest Rossman. Nie, żeby kota nie było, słuchajcie, kot musi być, bo już się tutaj przymierza. I kupiłam, no właśnie, Kicia, daj mi pokazać widzom. Tu, leżymy i się nie ruszamy, leżymy. I kupiłam sobie 3 toniki w psiukaczu, 2 Evre, Magic Rose, nie lubię zapachu, ale róża dobrze działa na moją cerę. A tutaj mam with coś tam, hazel, co to jest hazel? Niunia, nie mogę zrobić filmu, nigdy, nigdy nie mogę nic pokazać, kot po prostu, kot pierwszy, król Maciuś pierwszy, kicia. I jeszcze oczyszczające liście manuka, też taki tonik, wszystko w psiukaczach, bo lubię. Oprócz tego Skobo, czy Scatrice, Skobo. Zakupiłam sobie błyszczyk w bardzo ładnym kolorze. Tutaj mam jeszcze słoczy od południa. Nie chcą się zmyć. Dobre produkty, nie powiem. I eyeliner. Glam and Doll. Catrice. Zobaczymy, czy będzie fajnym. Oprócz tego blond. Sobie robię pasemka sama. Nawet wychodzi.
na 5 razy taka farba. I jeszcze w kiku były papiery. I powiem Wam, że cudne. Zobaczcie, jakie ładne te papiery faktycznie są. Naprawdę ładne. Ten mi się najbardziej podoba. Będziemy ozdabiać księgę cieni. I tutaj jest 30 sztuk. 15 właśnie takich ze sreberkiem. Każdy inny. I 15 tych samych wzorków jest potem bez sreberka. No chodź tutaj. Jeszcze takie łączka taka. Jakieś takie modne sukienki były. Proszę bardzo. I te same wzorki też się od chmurek zaczyna, tylko już całkiem bez sreberkowe. Tylko z samymi wzorami. Ale też bardzo ładne. Uważam. O. Także tak te papiery wyglądają. To jest taki mały format 15x15. I wzięłam jeszcze 30x30 i wzory są takie. Tylko to jest bardzo gruby papier. Bardzo, bardzo. Taki właśnie błyszczący. Naprawdę są fajne. Kropki. Piórka, koronkę, serducha, kropki serduszkowe i właśnie te serducha świecące, które są rewelacyjne. No, to takie zakupy zaistniały. Kot widzę zadowolony, tak? Ja, moje nogi, jednorożec i kot najważniejszy.